Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jedziemy polować na fajne figurki. Idziemy do sklepu, który bardziej będzie wyglądał na magazyn, żeby znaleźć fajne skarby i pomyślałam, że czemu by Was mi też nie zabrać na takie poszukiwanie fajnych figurek. Oczywiście idziemy na poszukiwanie Nendroidów. Zobaczymy, co znajdziemy, zobaczymy, czy cokolwiek znajdziemy, czy będzie cokolwiek, co mnie interesuje. A interesuje mnie Nendroid z Hunter x Hunter. Zobaczymy, czy może będą jeszcze jakieś Nendroidy z Naruto, których nie mam. Przykładowo byłabym bardzo szczęśliwa, gdybym znalazła Jiraiya albo Lee, który był niedawno wypuszczony, a ja jakoś tak ominęłam jego. Także zobaczymy. Jak wygląda nasze miejsce? Jak mówiłam, bardziej sklep przypomina magazyn, ale widać tutaj wiele pudełek z figurkami. Jest to też miejsce zaakceptowane przez Goods My Company, w sensie, że mają kontrakt, współpracują ze sobą, także stąd wiadomo, że na pewno nie sprzedają podróbek, co jest bardzo ważne. Wiele robotów. Tak wygląda w środku miejsce z Nendroidkami. Od razu widać, że sklep jest bardziej nastawiony na biznes online. Tutaj. Proszę o zbicza. Nowe te wydane, ale szukamy dalej. Jak już wcześniej wspominałam, chcę znaleźć postacie z Hunter x Hunter. Zobaczymy, czy się uda. Udało mi się wczoraj zakupić w postaci Hunter x Hunter, ale pomyślałam, że jeszcze pokażę Wam to fajne miejsce. To jest miejsce, w którym można kupić używane mangi, używane książki i inne skarby. Bardzo dużo. Czasem również je kompletują tutaj, jak widzicie, z seriami, że można zakupić od razu serię. Myślę, że wielbiciele starych serii na pewno lubią to miejsce. Są też również nowsze mangi. Zależy jak to odda, jak księgarnia zdobędzie. Artbook z Narzeczonej dla kota. I kosztuje on 420 tajwańskich dolarów. Słuchajcie, nawet tutaj znalazłam książkę po polsku. Księga czarów. Są też również różne albumy k-popowe. Tutaj mam EXO. Jeszcze stare gramy, koreańskie, chińskie. Proszę, może ktoś rozpozna ten tytuł? Chyba jedna z pierwszych dram pana, który później grał Goblina. Ta drama jest jeszcze dosyć znana i wcale nie jest taka stara, chyba z 2015 roku. I fragmenty również użyłam w swoim filmiku o ślubu duchów. Co tutaj jeszcze mamy? Tej nie znam. Zobaczymy. Mhm.
Zobaczcie, poczta Kiki, książka. Ale fajnie. Ale jak oni wydane. Kalendarz na podstawie gry, ale jaka fajna grafika. Rozumiem, że tu mam jeden kalendarz, drugi kalendarz i trzeci kalendarz na ściany. Teraz zobaczymy, jaka cena jest. 750 tajwańskich dolarów, no to całkiem sporo. Już 12 tomik panny młodej. Całkiem inaczej wygląda w tym wydaniu mniejszym. Chyba jednak kiedy fajnie to robi, żeby dało trochę większą tą pannę młodą i w twardej prawie. Jeszcze dla miłośników Harry'ego Pottera miotły różnych bohaterów. Pewna fajna kratka, jeżeli ktoś lubi Harry'ego Pottera i fajny to jest na prezent. Jakieś taki wielkie puzzle 3D. Dzięki, że zabraliście mnie w moich zakupach. Jeżeli spodobacie się ten filmik, to nie zapomnij o kciuku w górę, a ja właśnie udaję się na herbatkę i do usłyszenia. Cześć!